Cześć, z tej strony Mateusz Mikulak, zapraszam Was na magazyn o nazwie Super Weekend, czyli zapowiedź najciekawszych meczów nadchodzących dni. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam m.in. o starciu Lewandowskiego z jego ulubionym rywalem, derbach Madrytu nazwanych w Hiszpanii derbami desperacji, a także o kolejnym wielkim teście AC Milanu. Chyba najciekawiej zapowiadającym się pojedynkiem w nadchodzącej kolejce Bundesligi jest starcie pomiędzy Bayernem a Augsburgiem. Ze szczególną uwagą powinni je oglądać kibice śledzący zmagania polskich zawodników za granicą, bowiem istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Robert Lewandowski zakończy ten mecz z całkiem okazałym dorobkiem bramkowym. Przed sobotnim starciem Robert Lewandowski zapewne ostrzy sobie zęby na co najmniej jedną zdobytą bramkę, bowiem kapitanowi polskiej reprezentacji z żadnym innym rywalem nie gra się tak łatwo jak z ekipą Augsburga. Dlatego zespołu Lewy jest prawdziwym koszmarem. W 12 meczach przeciwko niemu ustrzelił aż 16 goli, dwukrotnie notując hat-trick. Żaden inny zawodnik w historii nie pokonywał bramkarza tej drużyny tak często jak właśnie polski napastnik. Największą traumę związaną z Lewandowskim kibice Augsburga przeżyli w kwietniu tego roku. Polak w jednym meczu ustrzelił hat-tricka, dokładając do tego dwie asysty. Mecz zakończył się rezultatem 6-0, co było najwyższą porażką ekipy Fuggerstadter w historii ich występów w Bundeslidze. W Hiszpanii zdecydowanie najbardziej elektryzującym starciem są derby Madrytu i mimo, że nie jesteśmy jeszcze nawet na półmetku rozgrywek, to Real Madryt w tym meczu absolutnie nie może pozwolić sobie na porażkę, gdyż ta najprawdopodobniej wykluczyłaby ich z walki o mistrzostwo. Królewscy po najgorszym starcie sezonu od 20 lat muszą wrócić do regularnego wygrywania. W tym momencie do pierwszej w tabeli Barcelony tracą aż 8 punktów. Co ciekawe, w całej historii Los Blancos jeszcze nigdy nie odrobili tak sporej straty do lidera. Sobotnia porażka w derbach Madrytu zupełnie obdarłaby ich z nadziei na 34. Mistrzostwo Hiszpanii. O zwycięstwo może być o tyle trudno, że według ostatnich doniesień marki w szatni królewskich panuje bardzo napięta atmosfera, szczególnie pomiędzy liderami zespołu, czyli Sergio Ramosem oraz Cristiano Ronaldo. W dobrych humorach nie są również zawodnicy Atletico Madryt. Podobnie jak w przypadku ich rywali z zamiedzy, początek sezonu w ich wykonaniu nie należał do udanych. Posiadają już tylko iluzoryczne szanse na wyjście z grupy w Champions League. Mają duże problemy ze skutecznością i jakby tego było mało, całkowicie zawodzi ich lider Antoine Griezmann, który na gola w barwach Atletico czeka już od 680 minut. Stąd też hiszpańska marka na okładce swojego dzisiejszego wydania nazwała ten mecz derbami desperacji. W sobotę czekają nas 184. derby północnego Londynu. Niemałe problemy kadrowe przed tym meczem ma ekipa Tottenhamu. Wiadomo już, że nie zagrają Victor Wanyama oraz Toby Alderweireld. Ponadto niepewni swoich występów są Dele Alli oraz Hugo Lloris. Najważniejsze jednak, że cały zdrów jest lider zespołu, którego ostatnimi czasy nie da się zatrzymać. Christian Eriksen jest w życiowej formie, to słowa jego klubowego kolegi Erika Dyera. Trudno się nie zgodzić ze zdaniem Anglika, gdyż to, co ostatnimi czasy pokazuje Duńczyk, powinno być uznawane za sztukę, a nie zwykłą grę w piłkę nożną. W ostatnim barażowym starciu z Irlandią, notując hat-tricka, niemalże w pojedynkę załatwił swojej reprezentacji awans na mundial. Aż trudno w to uwierzyć, ale był to już jego 75. mecz w barwach drużyny narodowej. Liczba ta robi szczególne wrażenie w momencie, gdy zwrócimy uwagę na fakt, że Eriksen ma zaledwie 25 lat na karku. Tak więc nie dziwne, że kibice Kogutów przed sobotnim meczem są optymistami. Tym bardziej, że spotkanie to poprowadzi Mike Dean, czyli sędzia wielokrotnie posądzany o bycie fanem Tottenhamu. Dowodem na to mają być nie tylko jednostronne decyzje, ale i dziwne reakcje na gole Kogutów, które przypominają celebracje piłkarzy. Co ciekawe, kibice Aston Villa utworzyli już nawet przyśpiewkę dotyczącą kontrowersyjnego arbitra i jego rzekomych klubowych sympatii.
We Włoszech nadal jeszcze wszyscy żyją poniedziałkowym blamażem reprezentacji. Czas jednak się otrząsnąć i skoncentrować swoją uwagę na lidze, w której m.in. czeka nas hitowy pojedynek pomiędzy Napoli a Milanem. Podczas minionego okienka transferowego sporo mówiło się o powrocie wielkiego AC Milanu. Tymczasem Rossoneri całkowicie zawodzą. W obecnym sezonie nie udało im się wygrać nawet jednego meczu z drużyną z pierwszej dziesiątki Serie A. Kibice Rossonerich przed sobotnim meczem poważnie obawiają się o wynik, bowiem tym razem ich ulubieńcy zagrają na wyjeździe z liderem tabeli, ekipą Napoli, która w tym sezonie ligowym jeszcze nie przegrała. Co ciekawe, AC Milan po raz ostatni na Stadio San Paolo wygrał aż 7 lat temu. O tym, jak sporo się zmieniło od tamtego czasu, świadczy chociażby fakt, że wówczas do klubu z Mediolanu należeli tacy gracze jak Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta czy Pierre-Emerick Aubameyang. Paris Saint-Germain przed niemalże każdym meczem ligowym w tym sezonie jest stawiane w roli faworyta. Tym razem Paryżanom przyjdzie się jednak zmierzyć z prawdziwym ekspertem od niespodzianek, czyli Claudio Ranierim. Włoski szkoleniowiec podczas pracy w Ligue 1 udowadnia, że jego mistrzostwo Anglii z Leicester nie było przypadkowe. Z FC Nantes, drużyny skazywanej na walkę o utrzymanie, zrobił solidną ekipę aspirującą do gry w europejskich pucharach. Kanarki tracą zaledwie 2 punkty do trzeciej pozycji w tabeli, gwarantującej udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Ich główną zaletą jest element charakterystyczny dla drużyn prowadzonych przez Claudio Ranieriego, czyli doskonała gra w defensywie. Szczególnie dobrze spisuje się bramkarz Cyprian Tataruszanu. Letni nabytek jak do tej pory zanotował aż 5 czystych kont, co jest drugim najlepszym wynikiem w lidze. Oznacza to, że wbrew pozorom zawodników Paris Saint-Germain w sobotę czeka naprawdę trudne zadanie. A na koniec mam do Was jeszcze dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że nadal zachęcam Was do wysyłania na futgolowy fanpage na Facebooku swoich kuponów na nadchodzący weekend. Dwa pierwsze kupony, które będą trafione, wygrywają 100 zł na zakłady w Fortunie. Jeśli nie macie jeszcze konta w Fortunie, no to przypominam o możliwości skorzystania z bonusu, do którego link znajdziecie w opisie. A druga sprawa jest taka, że na kanale Fortuny znajdziecie moją zapowiedź nadchodzących hitów tego weekendu w Ekstraklasie. Na dziś to już wszystko, wielkie dzięki za uwagę, zachęcam Was do subskrybowania kanału, no i do zobaczenia.